Cześć, witam Was z Mediolanu. Za chwilę w tej sali obok rozpocznie się premiera tegorocznej serii Samsung Galaxy A. No to cóż, wejdźmy, zobaczmy, zapraszam. I oto, moi drodzy, Galaxy A80 jest już w moich rękach. Jak widzimy, ekran Infinity obejmuje cały front urządzenia, od prawie samego dołu, bo jest taka trochę lekka brudka, po samą górę. I warto zwrócić uwagę, że nie widać tu głośniczka, bo głośniczkiem jest wyświetlacz. No oczywiście jest 8-rdzeniowy procesor, jest 8 GB RAM-u, 128 GB pamięci, ale kochani, największy bajer to jest aparat fotograficzny. Potrójny, jest 48-megowa matryca główna, jest 8-megowa matryca z obiektywem szerokokątnym 120 stopni i jest sensor time of flight, czyli mierzący głębię obrazu. Ale największym bajerem jest rozsuwanie obudowy. Wbrew wcześniejszym przeciekom, aparat całkowicie nie jest schowany, bo z tyłu go widzimy. A co się stanie, kiedy włączymy aparat do selfie? No popatrzcie. Bam! Wyjeżdża, obraca się. Dzięki temu, tym samym aparatem robimy sobie selfie, jak i robimy zdjęcia tyłem tradycyjnie. Wygląda to w ten sposób po rozłożeniu. No i oczywiście mechanizm składający. Ja mam tylko obawy, jak będzie z trwałością tego jakże efektownego mechanizmu, bo wiecie, na razie to wszystko ładnie, pięknie działa, jak jest nowe, ale w kieszeni telefon styka się z kurzem, wnika tam brud, no zobaczymy. Producent tu na pewno sprawdził trwałość tego mechanizmu, ale diabli wiedzą, jak to się zachowa po 2 czy 3 latach. Z drugiej strony, kto trzyma telefon tak długo? Będziemy telefony wymieniać częściej. No jest to bez wątpienia najbardziej efektowny i najbardziej wyróżniający się model z nowej rodziny Galaxy A. No ale zostawmy A80, zobaczmy pozostałe z modeli, może już nie tak porywająco efektowne, ale również ciekawe. A oto kolejny w stawce model A70. Ekran już, jak widzimy, z kropelkowym noczem, pojedynczy aparat z przodu, ale nadal dosyć wąskie, efektowne ramki. Nadal jest to wyświetlacz AMOLEDowy 6,7 cala Full HD+, i z czytnikiem linii papilarnych zintegrowanym w ekranie. Jest wreszcie szybkie ładowanie, no i dosyć efektowna forma, potrójny aparat, znowu mamy szerokokątny obiektyw i obiektyw do rejestracji głębi obrazu, czyli do rozmywania tła. No i bardzo efektowny kolor, jak widzicie, on tu się bardzo fajnie mieni, no i niestety, jak widzimy, również bardzo fajnie zbiera ślady paluchów, jak to szklany telefon. Ten model również będzie u nas oferowany, ale na tą chwilę jeszcze nie znam jego ceny, podobnie jak w przypadku A80. A oto jest kolejny model Galaxy A50. Jak widzicie, stylizacja bardzo podobna do A70. W zasadzie różnica jest przede wszystkim w rozmiarze, no i oczywiście trochę też we flaczkach, tak? Ale nadal mamy tutaj szybkie ładowanie, nadal mamy ekranowy czytnik linii papilarnych i kropelkowy notch, czyli ekran Infinity U. Oczywiście Full HD+, oczywiście AMOLED. O tym modelu będę mógł już niebawem Wam trochę więcej opowiedzieć, bo mam egzemplarz testowy, także już w tej chwili testuję ten telefon. Zatem niebawem zaproszę Was na pierwsze wrażenia, a jakiś czas później już na pełną recenzję tego modelu. A ten oto słodki maluszek to Galaxy A40, czyli jeszcze tańszy model. Już, jak widzimy, jest już tradycyjny czytnik linii papilarnych zamiast ekranowego. Ale może to i lepiej, słuchajcie. Jest też podwójny aparat fotograficzny zamiast potrójnego. No i ekranik nadal z kropelkowym noczem, czyli Infinity U, ale już nie AMOLEDowy, to już jest ekran TFT. No ale wciąż powiedzmy, że w miarę wąska ramka. Ja tutaj nie będę Wam cytował z pamięci specyfikacji, bo jeszcze bym coś pokręcił. Specyfikację macie w linkach poniżej filmu, w opisie. Pełna specyfikacja oczywiście na stronie mgsm.pl. No i jak widzimy, również mamy te same wersje kolorystyczne, co w przypadku pozostałych modeli serii Galaxy. I muszę przyznać, że telefony są po prostu ładne, one ładnie wyglądają, no ale jak jeden mąż, wszystkie mają ten sam problem, bardzo szybko brudzące się obudowy. Na szczęście są łatwe w czyszczeniu, bo wystarczy lekkie tutaj przetarcie i już telefon wygląda bardzo ładnie. Niemniej
no niestety to jest przypadłość wszystkich ładnych, szklanych, błyszczących telefoników, ale spójrzcie, jak one tutaj w tym świetle ładnie się mienią. Mnie to się strasznie podoba, nie wiem jak wam. Szczególnie ten czarny, który zwykle jest takim kolorem raczej niepozornym, tutaj nabiera zupełnie nowego, powiedzmy to wprost, tęczowego wyrazu. To na razie tyle z tegorocznej premiery Galaxy A. Dziękuję za oglądanie i do zobaczenia. Cześć.